Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który od czterech lat istnieje dzięki słuchaczom. Zachęcam do sprawdzenia profilu Brzmienia Świata na patronite.pl i do dołączenia do zbiórki.

Na świecie żyją ponad 2 miliardy ludzi, którzy wyznają islam. Niezależnie od tego skąd pochodzą, jakim językiem mówią i gdzie żyją, miastem, które stanowi dla nich punkt odniesienia, jest Mekka. To tam pielgrzymują muzułmanie z całego świata. W tym roku co najmniej 1300 z nich, jak podają władze Arabii Saudyjskiej, nigdy nie wróci do domów. Niezależnie od tego, aż kilkaset tysięcy pielgrzymów Wymagało w tym roku pomocy w szpitalach. Jedną z głównych przyczyn był trudny do zniesienia upał sięgający momentami 50 stopni Celsjusza. Można przypuszczać, że mimo tego za rok o tej samej porze do Mekki znowu ruszą tłumy. Razem z nami jest politolog, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Rzeczpospolitej w Iraku oraz w Arabii Saudyjskiej, Krzysztof Płomiński. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Co to jest Hadż? Haczy to jest dokładnie w przekładzie na język polski pielgrzymka. W tym arabskim słowie mieści się jej również islamska treść w tej chwili, czyli chodzi o pielgrzymkę do Mekki. Jest to jeden z pięciu muzułmańskich filarów wiary. Muzułmanin powinien w ciągu swojego życia przynajmniej raz taką pielgrzymkę odbyć. Jeśli tylko jest w stanie. W związku z tym, dla wielu muzułmanów, jest to naprawdę cel życia i często cel osiągany w już późniejszym okresie życia, kiedy zostaną zebrane pieniądze na taką pielgrzymkę. W tym roku ocenia się, że koszty dla pielgrzyma. Udania się do Mekki i Medyny razem z całym rytuałem pielgrzymki, która trwa 5 dni przecież to nie jest jeden dzień wyłącznie to jest od 3 do 10 tysięcy dolarów. W zależności od tego, no, czy taki pielgrzym przybywa z Egiptu, czy z Jordanii, czy też na przykład z Indonezji, czy Indii. I jest to również znaczenie. Osobiste, które podkreśla waga tego miejsca, do tego stopnia istotna dla ludzi głęboko wierzących, że jest wielkim przeżyciem. No i muzułmanie wierzą, że jeżeli ktoś umrze podczas pielgrzymki w Mekce. To dostaje się bezpośrednio do raju. To w dalszym ciągu jest dla wielu muzułmanów też pewnym wyznacznikiem, zachętą do odbycia takiej pielgrzymki. Z tym, że trzeba pamiętać, że tradycja pielgrzymki do Mekki jest znacznie starsza niż islam. Islam przejął dotychczasową tradycję. Mekka zresztą leżała na szlaku handlowym, najstarszym szlaku handlowym świata, w którym transportowano przede wszystkim mire, kadzidło, wonności. Był to szlak, który istniał przez tysiąc lat, no i który też doprowadził, był jedną z przyczyn upadku Imperium Rzymskiego, ponieważ do tego stopnia Importowano te surowce, które drożały systematycznie, że w pewnym okresie 30% wydatków dewizowych, powiedzmy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, Imperium Rzymskiego właśnie na te wonności sprowadzane, prawdzie nie bezpośrednio z terenu dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, ale z terenu Zofaru, Omanu, a również z Indii, z rogu Afryki, to przez Mekkę szło. W tej chwili również no, można powiedzieć, że pielgrzymka urosła do rangi naprawdę wielkiego wydarzenia. Ciąga miliony ludzi. Ta grupa, która przybyła w tym roku do Mekki i Medyny, czyli około nieco poniżej dwóch milionów ludzi, to i tak jest znacznie mniej niż przybywało przed pandemią. To nawet 3 miliony były, tak, prawda? Tak, były trzy, 3, 3, 3, ponad 3 miliony. Zresztą historia obejmuje również bardzo ciekawy epizod dotyczący pielgrzymek z Polski. Pierwsze udokumentowane to jest XV wiek i są to pielgrzymy Tatarów polskich, którzy udawali się do.

Była to rzeczywiście podróż długa, wieloletnia niejednokrotnie. No i również wtedy bardzo często kończyła się właśnie pozostaniem na stałym na jednym z cmentarzy Mekki. Mekki, która jest miastem kompasem i dosłownie i w przenosie, no bo jak się muzułmanin modli, to w kierunku Mekki się zwraca. Ale jednocześnie to miasto jest dla muzułmanów po prostu bardzo ważne. Jest takim połączeniem, bym powiedział, nie wiem czy dobrze porównanie, Watykan i Jerozolima w jednym. Jeżeli moglibyśmy do chrześcijan to porównać. A może nawet jeszcze do parę minut. Warto byłoby raz, dodać do coś. tego, żeby podkreślić znaczenie tej Mekki. No i jednocześnie, tak jak wielkie wydarzenia religijne, czy w ogóle wydarzenia masowe, no jest to zarówno element pewnych emocji, które tutaj są akurat w wymiarze religijnym artykułowane, ale również element potężny organizacyjny. To Saudyjczycy tutaj są. Od lat dobrze przygotowani, choć nie zawsze wszystko im wychodzi w 100% dobrze. I trzeci element, bardzo również ważny, to jest element finansowy. To o tym za chwilkę bym chciał porozmawiać, ale najpierw jeszcze bym chciał sięgnąć wstecz bardziej do czasów, powiedzmy, niech będą czasy średniowieczne, kiedy te tłumy, przecież też tłumy, może nie tak wielkie jak teraz, ale jednak podróżowały, pielgrzymowały do Mekki. I to były migracje tysięcy, dziesiątek, setek tysięcy ludzi z różnych miejsc na świecie. No to Powiedział pan tutaj, że. Przykładzie Polski. I ci ludzie musieli coś jeść, musieli coś pić, musieli gdzieś spędzić noc. No, jakaś wielka infrastruktura musiała być z tym związana. Gdzieś czytałem, że ktoś porównywał te masy ludzkie, które pielgrzymowały do Mekki, jak takie kroczące, poruszające się miasta. Do tego stopnia to były wielkie zjawiska. Pielgrzymki były historycznie realizowane różnymi drogami, zarówno drogą lądową, jak i drogą bardzo często morską. Portem pielgrzymkowym Arabii Saudyjskiej jest Dżedda i tam z różnych stron świata te statki z pielgrzymami przybywały przede wszystkim z Egiptu który był też takim elementem koncentracji pielgrzymów, ale również z Afryki, z Azji, jak gdy podążając tymi starymi, prastarymi szlakami handlowymi świata. To z Damaszku też to też, też było ważne miejsce, tak, prawda? Handlowe? to z kolei było, było z Damaszku, to było drogą lądową i to były karawany. Zresztą sercem Mekki, najświętszym jest świątynia Kaaba. No z najprawdopodobniej z meteorytem wybudowanym, który jeszcze w czasach przedislamskich ściągał tych pielgrzymów i był punktem zaczepienia. Tu mogę powiedzieć, że bardzo mało osób w ogóle ma tego świadomość nawet w Arabii Saudyjskiej, że kiedyś takich świątyń nazywanych Kaaba było znacznie więcej. Jedna z nich była również na terenie obecnej Arabii Saudyjskiej w Nedżranie. Też był jakiś kamień w środku? Tak, to była podobna właśnie taka konstrukcja. O charakterze chrześcijan, gdzie zresztą no, jest bardzo ciekawa historia przedislamska, zarówno chrześcijańska, jak i żydowska, ponieważ na terenie południowej Arabii Saudyjskiej dzisiejszej, na pograniczu z Jemenem, funkcjonowały państwa zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie. Biskup Nedżranu, Haris, jest jedynym świętym uznawanym przez Kościół Katolicki i Kościół Ortodoksyjny z obszaru Półwyspu Arabskiego. Ale w ogóle historia właśnie religii mówi o bardzo intensywnej chrystianizacji. Półwyspu Arabskiego w pierwszych wiekach po Chrystusie, i wówczas chrześcijaństwo w bardzo zdecydowany sposób konkurowało tam z judaizmem, i ślady tego pozostały do dzisiaj. Aż w VII wieku pojawił się Mahomet i wszystko się pozmieniało zupełnie. Mahomet, dla którego Mekka to jest miasto rodzinne? Tak, bardzo wiele się zmieniło, zarówno dla Arabów, jak i w wymiarze religijnym, ale to, co się nie zmieniło, to centralne miejsce Mekki, jako w tym przypadku, zarówno miejsca kultu, ale również miejsca właśnie, do którego muzułmanie się modlą. Choć w pierwotnym okresie kierunek wyznaczany do modlitwy, tak zwana gibla, to był na Jerozolimę. Było inaczej. Tak. Jerozolima zresztą jest tym trzecim w dalszym ciągu świętym miejscem islamu po Mekce i Medynie. Niewątpliwie dla wielu muzułmanów pielgrzymujących do Mekki to jest przeżycie religijne, ale... Ponieważ nie chodzi o zwykły wyjazd, no to wszystko jest zorganizowane, kontrolowane przez Saudów, wspomniał Pan o tym, jeszcze będziemy na pewno do tego wracać. Właściwie w grę wchodzi dużej skali turystyka religijna, która w ogóle jest podstawą turystyki jako takiej w Arabii Saudyjskiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko chciałbym wyobrazić sobie, jak to wygląda w praktyce. To znaczy załóżmy sobie, że jestem muzułmaninem, niech będzie z Warszawy, chcę pojechać do Mekki, chcę tej pielgrzymki wreszcie doświadczyć pierwszy raz w życiu, być może jedyny. Jak się do tego zabieram? Jak jest początek? To nie jest tak, że kupuję sobie bilet, lecę i sprawa załatwiona, to jest bardziej skomplikowane. W okresie bezpośrednio poprzedzającym pielgrzymki byłem w Riyadzie i sam byłem zaskoczony transparentami w licznych miejscach nad ulicami, nad wylotowymi autostradami z Riyadu, które przypominały, że do Mekki z pielgrzymką można się udać tylko posiadając zezwolenie. Ilość pielgrzymów jest ściśle reglamentowana i jest to również dobrze organizowany system polegający na tym, że trzeba się zgłosić najczęściej przez swoją wspólnotę lokalną w danym kraju. Czy jakoś zarejestrować się musi? E, tak, to trzeba się zarejestrować, Aha. trzeba spełnić pewne warunki również zdrowotne, bo potrzebne są zaświadczenia, które potwierdzają, że taką no, dane, mieć, tak, tak dane, dane zainteresowana osoba powinna również mieć. I trzeba się jednocześnie zmieścić w kwocie, która jest określana na każdy kraj jeżeli chodzi o ilość pielgrzymów, która w danym roku może dostać się właśnie te zezwolenia na coś w rodzaju wizy takiej pielgrzymkowej. Czyli może być tak, że ja czekam na to, chcę, tak. już mam pieniądze, ale nie mogę się dostać, tak. bo to, nie ma to miejsc. nie jest, bo po prostu no tak jak sam pan redaktor wspomniał, że mamy potężną wspólnotę islamską w świecie, natomiast te dwa miliony w tej chwili pielgrzymów to jest tylko jakaś cząstka tej wspólnoty. Zdecydowanie można powiedzieć, że no, czasami trzeba przez ładnych kilka czy kilkanaście lat, a może kilkadziesiąt lat czekać w kolejce na swoje miejsce. Tutaj nie jest to kwota, która jest w 100% co roku powtarzana. Tutaj mogą być pewne różnice. Poza tym król Arabii Saudyjskiej jako strażnik dwóch świętych meczetów, taką funkcję również czasami porównywaną do funkcji papieskiej król Arabii Saudyjskiej ma, może zaprosić na swój koszt z reguły wtedy jakąś grupę, którą chce się specjalnie tutaj docenić. W tym roku król sfinansował podróż tysiąca pielgrzymów, członków rodzin palestyńczyków z Gazy. Za Zabitych lub rannych w czasie obecnej operacji, no i zresztą wojna w gazie cieniem rzucała się na zarówno samą pielgrzymkę jak i na różnego rodzaju uroczystości, które są powiązane czy odbywają się w trakcie pielgrzymki, i jest to między innymi coroczne przyjęcie wydawane w tym roku przez księcia następcę tronu premiera Arabii Saudyjskiej, księcia Mohammeda bin Salmana, gdzie bardzo, bardzo zdecydowanie nawiązał do sprawy Palestyny, relacji z Izraelem Tutaj można powiedzieć, że Arabia Saudyjska od dawna gotowa jest znormalizować stosunki z Izraelem. Ten proces bardzo był zaawansowany przed terrorystycznym atakiem Hamasu 7 października. No, ale w tej chwili po prostu, zarówno Reakcja Izraela, jak i to, co się dzieje w gazie i na innych odcinkach, spowodowała, że przynajmniej na jakiś czas te plany zostały schowane do szuflady, ale z tego co mogę powiedzieć, to z całą pewnością ta szuflada nie jest zamknięta na klucz. Wróćmy jeszcze do tego mojego planowanego wyjazdu do Arabii Saudyjskiej jako pielgrzyma, bo sobie wyobrażamy taką sytuację. Powiedział pan, że lista oczekujących jest tutaj niezbędna, trzeba czekać, ale też jest kwestia czysto formalna, ale bardzo istotna. To znaczy, ja muszę być muzułmaninem. Nie muzułmanin, tam pojechać nie może na pielgrzymkę. W jaki sposób następuje weryfikacja? Czy wspólnota, do której należy, za mnie świadczy, czy jakoś to inaczej się odbywa? To znaczy, w tym przypadku zdecydowanie wspólnota. Choć w islamie jest bardzo silne zaufanie do ludzi, że jeżeli ktoś oświadcza, prawda, na przykład, że jest muzułmaninem, to z reguły mu się wierzy, bardzo często tylko sięgając po świadków, którzy to poświadczą. Zresztą no sam Proces na przykład konwersji, przyjęcia islamu jest stosunkowo prosty. Ja mogę opowiedzieć historię z czasu, kiedy byłem w Arabii Saudyjskiej jako pierwszy ambasador Rzeczypospolitej w tym kraju, czyli to jest początek lat 2000, kiedy to ambasador Włoch. Z pochodzenia Sycylijczyk o gorącej krwi, pewnie gdzieś tam wcześniej też z domieszką krwi arabskiej, bo przecież Arabowie również przez długi okres czasu okupowali czy panowali. Bo Sycylia przychodziła z rąk do rąk Tak, tak, hmm. tak. No, mówi prawda, ja tu jestem ambasador, mam status dyplomatyczny. Oczywiście wiem, że do Mekki nie wolno mi jechać jako niemuzułmaninowi, ale spróbuję. No, ta próba okazała się nieudana, bo został zatrzymany już po przekroczeniu tej linii, którą nie powinna być tam przekraczana. A tam jest jakaś linia fizycznie wyznaczona? Jest jest zaznaczona, zarówno w Ekce, jak i Medynie. Także w przypadku wspomnianego ambasadora Włoch, on został de facto postawiony przed alternatywą. No, jeżeli tu wjechał, to być może kierował się emocjami i chce być muzułmaninem. No, a jeżeli nie, no to raczej naruszając przepisy tak poważne kraj urzędowania, będzie potraktowany jako persona non grata. Poważna sprawa. Tak. Ambasador zdecydował się, i tutaj była to również ceremonia publiczna z udziałem lokalnych telewizji, na wygłoszenie szachady, czyli takiego wyznania wiary, które jest proste i mówi, że Bóg jest tylko jeden, a Mohamed jest prorokiem tegoż Boga. Czyli dokonał konwersji. Czyli dokonał konwersji. No Ja tak się niejednokrotnie zastanawiałem, jak to by było w przypadku polskiego ambasadora i o podejrzewam, że polska opinia publiczna by zawrzała. A we Włoszech a władze, nie było <grym> A władze polskie pewnie by się zastanawiały, czy ambasadora Ciupasem nie odwołać do kraju. W przypadku Włoch nic się nie stało. Ambasador nie tylko do końca swojej kadencji pracował w Riadzie, ale no, ta jego konwersja w wielu przypadkach mu bardzo pomogła w realizowaniu poważnych kontraktów i interesów włoskich na terenie Arabii Saudyjskiej. Czy ja na tę pielgrzymkę mogę pojechać sam? Czy mogę rodzinnie? Czy kobiety i mężczyźni są traktowani osobno? Co z dziećmi? Dzieci raczej nie są brane pod uwagę, ponieważ no uważane jest to, że to jest pewne takie przeżycie, no dojrzałość do, jest pewna do, do którego wymagana jest dojrzałość. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety jak najbardziej, to jest zresztą cały system taki przygotowania pielgrzymi ubierają się w stroje specjalne na pielgrzymkę. W przypadku mężczyzn jest to dwuczęściowy, płócienny, taki z dwóch elementów składający się ubiór. W przypadku kobiet bardziej skomplikowany, biały, który obowiązuje, jak gdyby to jest pewnego rodzaju mundurek, ale też w tym mundurku mieści się pewna filozofia. Mianowicie sama koncepcja pielgrzymki, ona mówi o pewnej równości, o pewnej solidarności ludzi. I tutaj ten zunifikowany ubiór ma być też elementem właśnie realizacji momencie. tej filozofii, że każdy, niezależnie od tego, czy jest milionerem, czy jest prezydentem, czy jest kimś, który ledwo po prostu albo by skrobał jakieś pieniądze na pielgrzymkę, albo cała jego rodzina, czy ród niejednokrotnie, czy plemię składały się na to, żeby taką. Pielgrzymkę sfinansować, no wszyscy tutaj w obliczu Boga są równi, i to jest na pewno wielka wartość islamu, która bardzo wielu ludzi właśnie do islamu przyciąga. A czy standard pielgrzymki zawsze jest taki sam? Czy jeżeli śpię, nie wiem, w jakimś namiocie w hotelu, czy to nie jest tak, że jak mam więcej pieniędzy, to stać mnie na coś lepszego i jednak ten status jest zauważalny? Czy tutaj jest równość mimo wszystko? Jeżeli chodzi o ubiór i całą procedurę pięciodniową pielgrzymki, to tutaj dość trudno jest w trakcie ceremonii no, rozróżnić status poszczególnych pielgrzymów. Natomiast oczywiście pieniądze i pozycja czynią bardzo wiele, bo można w luksusowym hotelu należącym do najlepszych sieci hotelowych świata, mieszkać w Mekce, w idealnych warunkach, po prostu tam przenocować. Natomiast można również znaleźć się na polu namiotowym, no teoretycznie również klimatyzowanym, ale jeżeli temperatura zewnętrzna jest 52 stopnie Celsjusza plus, no to rzeczywiście nawet najlepsza klimatyzacja nie do końca. W takich warunkach jednak prowizorycznych skutkuje i jest po prostu gorąco. Oczywiście tutaj dochodzimy też do bardzo istotnego punktu, który niejednokrotnie w mediach jest pomijany, które koncentrują się w tej chwili na ilości zgonów przy okazji tej pielgrzymki, na niedociągnięciach firm w wielu przypadkach, które organizowały pielgrzymkę, zwłaszcza z Egiptu, bo połowa mniej więcej pielgrzymów, którzy umarli podczas pielgrzymki, to pochodziła z Egiptu, właśnie tam jest prowadzone dochodzenie. W tej chwili w tej sprawie, ale no, generalnie rzecz biorąc, te różnice są naprawdę zdecydowanie widoczne, i chyba po prostu tak mamy urządzony świat, i żadna społeczność, ani żadna religia od tego nie ucieknie. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że raz pielgrzymki są organizowane w systemie ruchomym, to znaczy według kalendarza księżycowego, muzułmańskiego, czyli każdego roku mniej więcej o dwa tygodnie pielgrzymki. Grzymka jest wcześniej, także w przyszłym roku ona będzie w trochę łagodniejszych warunkach klimatycznych, choć tutaj też trzeba powiedzieć, że mamy potwierdzenie. No, tego niezwykle niepokojącego zjawiska, jakie zachodzi w skali globalnej, czyli ocieplenia klimatu. To ocieplenie klimatu na Półwyspie Arabskim przebiega najszybciej w świecie. Na dekadę 0,4 stopnia Celsjusza więcej. Czyli jeżeli popatrzymy w wymiarze naprawdę dziesięcioleci, to jest się czym martwić i nad czym zastanawiać również dla tych, którzy wątpią. Czy ocieplenie jest rzeczywiście prawdziwym problemem, prawdziwym zjawiskiem? 40 stopni Celsjusza o tej porze roku, czyli mówimy gdzieś o czerwcu, to jest coś normalnego, ale 50 to już niekoniecznie. Tutaj temperatury rzędu 50 i więcej stopni, no one zdarzały się, czy zdarzają się każdego lata. Natomiast nigdy nie było, czy bardzo rzadko występowały, fale gorąca trwające przez wiele dni. To jest problemem, bo inaczej się odczuwa 45 stopni, nawet 43, no a inaczej temperatury 48, 52. Ja również, będąc 6 lat ambasadorem w Bagdadzie, specjalnie odnotowywałem te temperatury letnie. I tam przez 6 lat nie było ani jednego lata, w którym temperatura no, dla poszczególnego dnia nie przekroczyłaby 50 stopni. Także również to było tam odnotowywane i było czymś naturalnym. My zresztą tutaj mówimy o tej tragedii pielgrzymów, którzy zmarli. Z gorąca w Mekce, ale moja refleksja również odnosi się do innych regionów świata, gdzie te temperatury są takie same czy podobne, również w sąsiedztwie Arabii Saudyjskiej. Myślę tu chociażby o Gazie, o Sudanie, o Jemenie, o Iraku, gdzie po prostu no, ludzie. Bez komfortowych warunków, jakie są w Arabii Saudyjskiej, która jest krajem bardzo bogatym i do organizacji pielgrzymek przygotowuje się od dziesięcioleci, jeżeli nie od stuleci, no i którzy nie mają. W razie potrzeby ani odpowiedniej opieki lekarskiej, ani bardzo często nie ma klimatyzacji, albo ona nie działa, bo są przerwy w dostawie energii, albo ta energia w ogóle nie dopływa, a często po prostu no, też również warunki schronienia się są bardzo skromne przypadkowe pod jakimś namiotem. Tylko, że pielgrzymi jednak muszą pielgrzymować, nie po to przyjechali z końca świata, wydali te dziesiątki czy ileś tysięcy dolarów, żeby siedzieć w sklimatyzowanym pomieszczeniu. Oni pielgrzymują, bo właściwie muszą, chcą. W związku z tym ich sytuacja jednak jest inna. Jest zdecydowanie inna, natomiast no, problem jest szerszy, bo dotyczy zmian klimatycznych i tego, co cała społeczność międzynarodowa w tym zakresie robi, a robi stosunkowo niewiele, no bo między innymi musi w cudzysłowie przeznaczać tak dużo pieniędzy na zbrojenia, na wojnę, na właściwie konflikty, które tylko te warunki klimatyczne bardzo często pogarszają. No i utrzymanie status quo że jest w interesie. Arabii Saudyjskiej, która jest państwem naftowym. Arabia Saudyjska jest państwem naftowym, ale tutaj są dwie rzeczy, które warto powiedzieć. No, po pierwsze, mówimy o pielgrzymce tej głównej, która się w tej chwili odbywała i która zakończyła się świętem ofiarowania na pamiątkę ofiary Abrahama, który jest no, wspólną wspólną wartością dla wszystkich religii objawionych. A z drugiej strony można powiedzieć, że dla wielu pielgrzymów i tak jak Pan wspomniał o tej turystyce pielgrzymkowej jest jeszcze jedna możliwość, bo pielgrzymkę można odbywać przez cały rok. Tylko, że ona ma wtedy inny charakter. Nie ma tego pełnego wymiaru. Ale dalej się, liczy jako, się, Omra. Ale dalej się liczy jako pielgrzymka do Mekki, dalej jest tamto większa liczba. Ona się liczy jako pielgrzymka do Mekki, ale już nie o takiej randze jak pielgrzymka właśnie związana, poprzedzająca święto ofiarowania. Także tutaj Arabia Saudyjska na pewno będzie szła w dalszym ciągu w kierunku rozwoju tej turystyki pielgrzymkowej. Ona zresztą no, w skali założeń, planów saudyjskich, ma w 2030 roku obejmować około 30 milionów pielgrzymów. Rocznie. Rocznie, tak. To jest potężny biznes, i to jest również część szerszego planu Arabii Saudyjskiej: otworzenia się na turystykę jako jeden z elementów generowania dochodu narodowego i jednocześnie tworzenia miejsc pracy. Saudyjczycy mają potężny rzeczywiście program w tym zakresie. No i zdają sobie sprawę, że Koniec ery naptowej nieuchronnie się zbliża, że do niego trzeba się przygotować, trzeba znaleźć inne źródła finansowania rozwoju, i turystyka jest jednym z elementów, pilarów tej chwili, tej nowej polityki. Zresztą no, wiele, wielu specjalistów wątpi, czy Saudyjczykom uda się ten program zrealizować w pełni. Ale to, co jest optymistyczne i co budzi pewne nadzieje, to to, że po raz pierwszy od dekad w tym roku wpływy do budżetu i udział... Produkcie narodowym sektora naftowego spadł poniżej 50%, czyli nieco już powyżej 50% wpływów jest generowane z innych gałęzi, w tym również właśnie z turystyki. Saudyjczycy zachęcają zresztą zarówno swoich obywateli do korzystania z możliwości turystycznych we własnym kraju, no i jednocześnie zachęcają, żeby przyjeżdżać również Polaków. To też jest jak Jakimś elementem, który zadecydował o uruchomieniu w ostatnich dniach przez polskie linie lotnicze loty bezpośrednich lotów do Riyadu. Same linie saudyjskie, zarówno te regularne planują otwarcie też połączeń nie tylko do Warszawy, ale również do innych miast polskich. No i w tej chwili jest podjęta decyzja i realizowana, również przedsięwzięcie na ogromną skalę budowy tanich linii lotniczych saudyjskich, no, które mają właśnie służyć również aktywizacji tego ruchu tanie lotnicze z Arabii Saudyjskiej to brzmi trochę sprzeczność. Jak... W tej chwili ta turystyka do Arabii Saudyjskiej nie jest tania, bo i bilety są no, no stosunkowo. Są Drogie, i kraj do takich prawda tanich nie należy, ale Saudyjczycy zdają sobie sprawę, że masowa turystyka będzie wymagała jednak i inwestycji dodatkowych, i stworzenia atrakcji, i pewnego rodzaju ułatwień. A zmian w prawie i w podejściu, no bo jednak jest to kraj, który ma no, dosyć surowe prawo i ewidentne zasady tam panują, które myślę, że niekoniecznie by się dobrze sprawdziły w Polsce chociażby tak delikatnie. To, to znaczy, niektóre na pewno by się nie sprawdziły w Polsce, ale niektóre dla Polski mogą być wzorem, no bo my mamy problem z imigracją zarobkową do Polski. Nie wiem, czy problem, no czasami to jest o wybawienie, problem, bo problem, brakuje no, czasami rąk do pracy. Tak, brakuje w rąk do pracy, ale ja mówię o czym innym: o organizacji tego systemu, Aha. o zezwoleniach na pracę, o wizach, o, o systemie, przestrzeganiu po prostu przepisów polskich, o zakończeniu pobytu, prawda, nie uciekaniu do krajów sąsiednich po zakończeniu kontraktów. Saudyjczycy zatrudniają około 10 milionów cudzoziemców. Zatrudniają około 10 milionów cudzoziemców. Czasami ten system jest krytykowany, bo on jest rzeczywiście dość ostry, ale on pozwala, choć nie jest całkowicie szczelny, jednak kontrolować obecność i przyjazdy cudzoziemców, ich pobyt na terenie Arabii Saudyjskiej i zakończenie również pracy. Tak, żeby po prostu no, nie wymknęło się to spod kontroli. Na pewno możemy się wiele nauczyć od tych krajów, ponieważ one starają się też, no, Arabia Saudyjska to jest dwadzieścia kilka milionów ludności tej rdzennej, no i przy tym jest około tych 10 milionów ludności napływowej, pracowników, czasami rodzin. To są również wielkie problemy, które są generowane i jakoś sobie z tym dają radę. Choć też ani granice nie są szczelne, mimo też przygotowań. Od czasu do czasu zdarza się, że trzeba grupy, nawet łącznie kilkudziesięciotysięczne, odesłać do Erytrei, do Somalii, do Egiptu, do Jemenu. Ale różne do historie też wchodzą do mediów zachodnich, które świadczą o tym, że imigranci, którzy trafiają legalnie czy półlegalnie do Arabii Saudyjskiej, są tam traktowani no, bardzo brutalnie. Na pograniczu jemeńskim zdarza się, że otwierany jest ogień do grup no, o tym mówię migrantów, właśnie. i to jest również było przedmiotem niejednokrotnie badań organizacji międzynarodowych. Mamy do wyboru dwie wartości: albo utrzymanie pewnej stabilizacji na własnym rynku i pewnego porządku albo zaostrzenia przepisów, czasami rzeczywiście operując na bardzo cienkiej linie między praworządnością a brakiem praworządności. Wspomniał Pan o tym, że Saudowie kontrolują ruch turystyki pielgrzymkowej, turystyki religijnej, ale jednocześnie mówił Pan o firmach prywatnych. To znaczy, że ja jako pielgrzym muszę wybrać jedną z firm prywatnych, które są kontrolowane przez rząd saudyjski i one się mną zajmują? Tutaj jest rodzaj outsourcingu. Wybór tych firm przede wszystkim polega na wyborze spośród firm narodowych w poszczególnych krajach. To działa podobnie jak biura turystyczne, mając po prostu już... Akceptację na pielgrzymkę, udaje się po prostu do któregoś zbiór podróży takich organizujących pielgrzymki i autoryzowanych, akredytowanych przy instytucji saudyjskiej, która zajmuje się pielgrzymkami. Tu musi być też to zaakceptowane, i one też oferują różne warunki, prawda? Od najbardziej luksusowych, przyjazd z luksusowym samolotem i luksusowy hotel. Po na przykład podróż autobusem, no i gdzieś tam zakwaterowanie, albo w bardziej skromnym hoteliku, albo na polu namiotowym. Pięć dni trwa pielgrzymka. Czy ja chodzę od miejsca do miejsca? Czy jestem wożony? Czy to zależy od pieniędzy? I jakie to są w ogóle miejsca? No, w finale jest Alkaba oczywiście. Jedno z tych najważniejszych, najbardziej charakterystycznych z naszego punktu widzenia miejsc, jeszcze o nim powiemy, ale co jeszcze oprócz tego, to nie tylko to miejsce. To nie tylko to miejsce, te pięć dni to jest ściśle wpisany rytuał. Ja myślę, że nie chciałbym tutaj po prostu jako misjonarz muzułmański występować i mówić o szczegółach, które są naprawdę dostępne w każdym miejscu w internecie. Natomiast ten rytuał obejmuje również dość długie marsze. Niezależnie od tego, jakim budżetem dysponuje. Niezależnie, jakim budżetem się dysponuje. Również no, na przykład okrążenie kaby siedmiokrotne, które jest wymagane, nie może się odbywać w inny sposób niż po prostu na nogach. Oczywiście chyba, że ktoś jest na wózku inwalidzkim. No ale generalnie rzecz biorąc, mimo że czasami są tutaj też dowcipy, że ktoś siedzi pod kabą i tak sobie marzy, żeby to nie on musiał siedem razy okrążać Kaaba, a Kaaba siedem razy jego okrążyła, ale to są już takie na marginesie czasami łagodne dopcipy, bo żadna religia specjalnie nie lubi, żeby żartować na jej temat, zwłaszcza jeżeli tutaj są okoliczności już takich głębokich przeżyć, jak Mekka, nie wiem, niezależnie od tego czy ona się odbywa, Pielgrzymka do Mekki, czy do Częstochowy, czy na przykład, bo też tutaj w regionie Bliskiego Wschodu mamy drugi kraj taki pielgrzymkowy, który jest niejednokrotnie niedoceniany, ale to jest Irak ze świętymi miejscami szyickimi z kolei. No właśnie, czy, czy pielgrzymki odbywają się tak samo dla sunitów i szyitów? Czy są tu jakieś konflikty? Ktoś to kontroluje? No Saudowie wiadomo po której stronie są, gdzie mają swoje serce, jakie mają sympatię, ale jednak chodzi o jedną religię, o islam. Tu nie ma ograniczeń i niezależnie od tego czy mówimy o szyitach, czy sunitach, czy Ibadytach czy Zaidytach, Przecież islam bardzo często się u nas wydaje, że to jest jednorodna religia, a ona składa się z poszczególnych wyznań, tak samo rozlicznych prawie jak i w przypadku chrześcijaństwa. Co więcej, no te poszczególne wyznania nie muszą być wyłącznie wobec siebie, tylko przyjazne. Bardzo często są tutaj antagonizmy, z których najbardziej taki znany. I na Bliskim Wschodzie powodujący mnóstwo problemów. To jest antagonizm między sunitami a szyitami. No i w wymiarze takim regionalnym to jest również antagonizm między Arabią Saudyjską, jako tym czołowym krajem sunnickim, i sąsiednim Iranem, który jest z kolei ośrodkiem szyizmu. Czyli konfliktów nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o ten kontekst pielgrzymki. Jeśli nie zostanie sprowokowany, ponieważ w tym roku problemem jest upał. I to jest główne zmartwienie i organizatorów i było i pielgrzymów natomiast w historii Zdarzały się różne przypadki, przecież Wielki Meczet był okupowany wcześniej, to się łączyło z wielkimi ofiarami, był również obiektem katastrof. Trzęsienia ziemi, dźwigu, jakieś powodzie, czy... to jest w ogóle niezwykle. Powódź w Mekce to brzmi jakoś abstrakcyjnie. Powódź niezwykle. w Mekce brzmi nieco abstrakcyjnie, ale powodzie na tamtym obszarze zdarzają się bardzo często tylko to jest podobne do tego co w tej chwili obserwujemy również w Polsce, że opady są punktowe, bardzo intensywne, rzadkie, ale jak już pada to często jest to ulewa. No ja spędziłem łącznie w krajach Bliskiego Wschodu i północnej Afryki 20 lat, również często biwakując na pustyni. I wiem, że po pierwsze, bardzo łatwo się w tym piasku zakopać i jeszcze gorzej wygrzewać z niego niż ze śniegu, z zaspy. I również bardzo łatwo się jest utopić, ponieważ jeżeli ktoś. Biwakuje na przykład na miejscu obniżonym na pustyni i następuje akurat w tym miejscu mapecha duży opad. No to w ciągu kilku minut z tego miejsca, które jest suche i wydaje się, że nigdy tam deszcz nie pada, robi się jezioro i można się utopić. Półwysep Arabski był kiedyś zielony. Mówimy o okresie sprzed mniej więcej 8 tysięcy lat. W okresie kiedy nie było dzisiejszej zatoki, nazywanej albo Perska, albo Arabska, i była to Dolina Rzek, czterech głównych rzek, Tygrysu i Eufratu płynących z Mezopotamii, Karun z obszaru Persji dzisiejszego Iranu. No i jedynej całkowicie suchej od wieków bardzo długich, czyli Wadi batin na terenie Arabii Saudyjskiej. Ówczesne zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że Ocean Indyjski wcisnął się w to, co dzisiaj jest morską zatoką, dochodząc aż do Kut w dzisiejszym Iraku. I to również no, jest okres zagłady społeczności, która zamieszkiwała tamten teren, bardzo rozwiniętej. No i również to jest miejsce właśnie gdzieś w sąsiedztwie dzisiejszego pogranicza saudyjsko-kubejskiego, tego biblijnego raju. Tyle, że raj o wiele tysiącleci był starszy od Biblii. A jego historia została przeniesiona również przez Sumerów na południu Iraku, potem trafiła poprzez Biblię do naszej świadomości. W tej chwili prowadzone są pierwsze badania podwodne w tym regionie i zapewne jakieś ślady tej cywilizacji przedpotopowej. Zostaną znalezione w cywilizacji, która niewątpliwie była wysoko rozwinięta, znała pismo jeden z królów asyryjskich w swoim pamiętniku wiele tysiącleci później Chwalił się, że jest prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na Ziemi, który kamienne, przedpotopowe tablice jest w stanie odczytać. Także tutaj, między innymi mówię o tym, dlatego że bardzo często zdarza się, że w Europie wątpi się w potencjał turystyczny. Arabii Saudyjskiej. Nie, tutaj są również takie ciekawostki, o których możemy powiedzieć. Są miejsca związane nie tylko z islamem, o którym mówimy w tej chwili, ale również z chrześcijaństwem i z judaizmem. Bardzo ciekawe. No i przede wszystkim ogromna różnorodność geograficzna. Od wysokich gór, gdzie każdego roku pada śnieg, przez pustynie. Czasami również usianą pięknymi wydmami sięgającymi 400 metrów w górę. No i niezwykle, niezwykłym naprawdę wybrzeżem Morza Czerwonego ze wspaniałą rafą koralową, z setkami wysepek, z których część już jest w tej chwili turystycznie zagospodarowana. Ja bym chciał wrócić jednak do turystyki pielgrzymkowej z uporem maniaka do Mekki. Chciałbym może wspomnieć o dwóch miejscach, jeżeli chodzi o ten pięciodniowy cykl pielgrzymkowy. Już nie będziemy dokładnie wszystkiego omawiać, ale jedno mie miejsce interesuje jeden element, o którym się często wspomina, nie tylko dlatego, że brzmi, no także pobudza wyobraźnię, ale też dlatego, że tam często dochodzi do różnych niestety ludzkich tragedii. Chodzi mi o ten moment, kiedy następuje. Kamienowanie szatana. To jest element pielgrzymki, bardzo ważny, zdaje się. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że jest pole małych kamyków, to nie są wielkie kamienie. Jest to góra Arafat. No i jest to tradycja, która z całą pewnością sięga czasów jeszcze przed muzułmańskich. W Europie znamy przypadki, że na przykład wiatr był przez ludzi odganiany, czy to kijami, czy zaklęciami. Bo, jak był wiatr odganiany? Tak, to tradycje europejskie, ale nie tylko europejskie. No silny wiatr może przestać wiać, jeżeli odpowiednio się jako broga go potraktuje i jakimiś kijami, czy w inny sposób po prostu odrzuci. Tutaj to jest ceremonia, która jest związana z kuszeniem proroka Mahometa przez szatana no i odstraszaniem. Symbol taki dotyczy to też setek tysięcy ludzi. To jest w miarę zorganizowane. To raczej nie powinno być tego, że po prostu te kamienie spadają na głowę ludziom. Ale tam chyba problemem jest to, że to są tłumy. W związku z tym dochodzi do tego, że ludzie są zadeptywani na śmierć. Takie sytuacje już miały miejsce ludzie, wielokrotnie. Ludzie są zadeptywani na śmierć. I to jest no, historycznie wiele takich przypadków, i czasami po prostu kilkaset osób zadeptywanych jest na śmierć, ale to raczej nie w czasie ceremonii, tylko gdy następuje jakaś panika, gdy występuje jakieś pozorne z reguły zagrożenie, i ludzie po prostu zaczynają w sposób niekontrolowany. Nie wiem, spada, tak jak miało miejsce to parę lat temu, dźwig, który jest obok. 2000. 2015 rok tak, chyba, to jest chyba 2015 rok, no i kiedy ludzie po prostu zaczynają uciekać, albo powstaje trąba powietrzna, albo tak jak w tym roku, też na szczęście to nie było, potem nie miało dalszego ciągu jakiegoś dramatycznego, ale kiedy następuje gwałtowny opad deszczu i niektóre miejsca niższe, Poniżej położone wypełniają się wodą, także ludzie po prostu uciekają. No jest to niewątpliwie cała pielgrzymka o ogromną operacją logistyczną, która w różnych miejscach jest zagrożona również takimi wypadkami, katastrofami, czy też wydarzeniami, które prowadzą tu do śmierci pielgrzymów. Mówiliśmy tutaj już parę razy o Kabie czy Alkabie. To jest świątynia sanktuarium, która na zdjęciach często jest widoczna. To jest taki rodzaj. no On nie jest doskonałym sześcianem, ale przypomina sześcian. On jest czarny, ale to nie jest ten czarny kamień, jako taki, o którym mowa, tylko to jest świątynia, w której czarny kamień się znajduje. A ta świątynia jest czarna, bo jest przykryta czarnym płótnem, materiałem i dookoła jest plac, wokół którego krążą ludzie, jak powiedział pan siedem razy, a całość w ogóle znajduje się w kontekście czegoś jeszcze większego, czyli Wielkiego Meczetu. Dokładnie. Tutaj zresztą jeszcze jako ciekawostkę można powiedzieć, że to co widzimy na zewnątrz tego sześcianu, to jest rodzaj dywanu, którym kaba jest przykrywana. I ta ceremonia co roku powinna być powtarzana. Czyli to jest zdejmowane czasami? To jest, to jest zdejmowane, z reguły dzielone potem też jako pewnego rodzaju takie talizmany. Także nowy taki pokrowiec, jak gdyby zakładany. To jest cały właśnie kompleks. Kaba jest, tam można wejść do środka. Większość pielgrzymów oczywiście nie wchodzi. Z Polaków, którzy byli w środku tej kaaby, to znam tylko jednego Tomasza Miśkiewicza, to jest z polskiej rodziny tatarskiej, który studiował teologię muzułmańską w Medynie i akurat w okresie, kiedy ja tam byłem ambasadorem, miał możliwość spojrzenia na również wnętrze, A jak to specjalnie... wygląda? Bo to jest maleństwo, prawda? To, to ile to, to, ma kilkadziesiąt to, to, to jest, metrów? To, to jest maleństwo, no to nie wygląda inaczej niż jakikolwiek muzułmański meczet, czyli po prostu no, to są ściany często z ornamentami bez postaci czy ludzkich czy zwierzęcych, bo to jest zakazane. No, ja myślę, że wcześniej czy później to ktoś z kamerą zostanie tam do środka wpuszczony. Arabia Saudyjska liberalizuje się pod wieloma względami bardzo szybko. Bo na razie to jest zakaz, prawda? To znaczy nie można tam wchodzić jakoś fotografować dokładnie. Tak, ja przynajmniej nie wiem o mm. możliwości wchodzenia do środka poza osobami, które są tam upoważnione i mają do tego prawo. Powiedzmy jeszcze o tym, jak to jest organizowane od strony bezpieczeństwa. No, wspomniał Pan o tym, że duże środki są tutaj przeznaczane przez Saudów, no, bo to dla nich jest istotne. Z drugiej strony, wiemy, że zdarzają się różne. Katastrofy, czy to związane z paniką, czy z katastrofami naturalnymi, czy z budowlanymi, mówiliśmy o tym dźwigu budowlanym, który się przewrócił niestety, w tym roku upał, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o takiej dużej masie ludzkiej, czyli w ciągu kilku dni w tym roku prawie 2 miliony ludzi, to chyba to jest niewykonalne, żeby nad tym zapanować. W ogóle jak ci ludzie się przemieszczają z miejsca na miejsce? Są specjalne szlaki, czy oni ulicami miasta idą? Są specjalne szlaki, natomiast również to jest bardzo dokładnie podzielone na sektory. Każdy pielgrzym wie, ma przydzielony sektor i jeżeli na przykład by się zagubił, to jest wszystko kontrolowane elektronicznie, są bransoletki identyfikacyjne i wtedy służby porządkowe pomogą, żeby trafić na swoje miejsce. Z reguły, no to też grupy narodowe czy te z poszczególnych wspólnot, z poszczególnych. One są razem, czy są przydzielone razem. To jest cały skomplikowany system, bo w Arabii Saudyjskiej przede wszystkim trzeba powiedzieć, istnieje Ministerstwo Pielgrzymek. Także no, trudno zresztą sobie wyobrazić, żeby nie było tu jakiejś instytucji, agencji rządowej, która się tym zajmuje, jeżeli chodzi o przyjazdy tak wielkich grup ludności, no, a jednocześnie coś, co przynosi do Skarbu Państwa tak duże dochody. Są agencje, są również wolontariusze, którzy się zajmują pielgrzymami do pomocy, to jest wysoce zelektronizowane wszystko. Właściwie cały ten system działa przez okrągły rok, natomiast jego każdorazowo, w każdym roku sprawdzianem jest właśnie ta centralna pielgrzymka. Zresztą no, nawet można sobie wyobrazić w polskich warunkach, że w większości samolotami przylatuje w okresie nie wiem, no, kilkudziesięciu godzin 2 miliony ludzi. To, to jest niewyobrażalne zupełnie. Niezależnie od normalnego ruchu lotniczego, który się odbywa. No bo Mekka ma niecałe 2 miliony mieszkańców, więc jak przejeżdżają pielgrzymi, to populacja miasta się zwiększa tak, razy dwa co najmniej. Tak, mówimy tu o Mekce, no ale część pielgrzymki również odbywa się w Medynie. Także starają się Saudyjczycy pod wieloma względami, żeby to wszystko modernizować, usprawniać. Każdego roku jest powoływana. Komisja, która właściwie ma charakter stały, która dokonuje bardzo ścisłej oceny, jak ta pielgrzymka została przeprowadzona, jakie błędy zostały popełnione, z celem, żeby tego uniknąć. Na ile to jest ważne również w tym sensie geopolitycznym, regionalnym, no to można powiedzieć, że. Po każdej pielgrzymce szefowie państw muzułmańskich, najważniejszych przysyłają do Saudyjczyków depesze z gratulacjami najczęściej no, albo wyrażającymi jakieś tam oceny, jak pielgrzymka została zorganizowana. Najczęściej to jest podziękowanie, prawda, uznanie, że przebiegła pomyślnie, no i życzenia, żeby w kolejnym roku wyglądało to jeszcze lepiej. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, skoro te 1300 co najmniej, 1300 osób zmarło głównie z powodu upałów. I Ale też, też panie dlatego. Ale tak, to, że ja bym jeszcze przerwał, Aha. bo pewnie warto to umieścić w trochę szerszym kontekście. Teraz odbywały się wielotygodniowe wybory parlamentarne w największej demokracji świata, Indie. No, setki ludzi siedzących tylko w komisjach wyborczych zmarło z upału. Dobrze, panie ambasadorze, ale mówimy o najbardziej ludnym kraju na świecie, miliard 500 milionów. Tutaj mówimy o kraju w Arabii Saudyjskiej z 20 parę. Więc skala jest trochę inna. ale ja, skala jest trochę inna, ale w przypadku koncentracji, akurat tej Zgoda. pielgrzymki to też trochę inaczej wygląda. Też są ogromne problemy, jeżeli chodzi chociażby o Filipiny, tam też jest problem był pielgrzymkowy właśnie ze względu na temperaturę na miejscu i to dotyczy chrześcijan. I myślę, że to może się zdarzyć w każdym miejscu. Zresztą niejednokrotnie przecież znamy przykłady, kiedy ze względu na zagrożenie. Wysokimi temperaturami, które stają się no, dla nas Chlebem poprzednim następuje przesunięcie terminów ważnych imprez masowych. Mundial w Katarze no, nie był latem, tylko był jesienią, ze względu na to, żeby uniknąć tych największych temperatur. W tej chwili Olimpiada w Paryżu i też kilka dyscyplin sportowych jest zagrożonych, jeżeli chodzi o przebieg, właśnie ze względu na konsekwencje klimatyczne. Także myślę, że tutaj, myśląc w tej chwili o Mekce, o tym, co się, o dramacie, jaki się tam zdarzył, będziemy musieli również brać pod uwagę na przyszłość, jako i poszczególne rządy, poszczególne organizacje, jak radzić sobie po prostu z tym w tej chwili nieuchronnym podnoszeniem się temperatur w skali globalnej. Ubysł Arabski rzeczywiście jest w najgorszej sytuacji, bo tam ten przyrost gorąca następuje najszybciej w ogóle na świecie. A i tak było tam zawsze bardzo gorąco. Na koniec, w nawiązaniu do tego, że Arabia Saudyjska zmienia się z gospodarki nastawionej na naftę na gospodarkę, która ma te źródła zdywersyfikowane jakoś. Co pan sądzi o The Line? Futurystyczny. Projekt, futurystyczne miasto, które Saudyjczycy chcą u siebie wybudować, ma być no, ze wszechmiar nietypowe. Ma mieć zaledwie 200 metrów szerokości, ale długość jest odpowiednia. 170 kilometrów, przynajmniej według pierwotnych założeń, teoretycznie już za 6 lat ma powstać. Saudyjczycy mniej więcej 10 lat temu doszli do wniosku, że zbliżający się kres ery naftowej. Zmusza ich do podjęcia działań, które będą wybiegały w przyszłość. Z tego powstał program, który nazywa się Wizja 2030, i który z jednej strony oznacza tak w wielkim uproszczeniu odejście od ropy naftowej jako głównego źródła rozwoju, bo w jakimś stopniu Arabia Saudyjska była krajem rentierskim. Do zarabiania na własny rozwój innymi źródłami, z wykorzystaniem jeszcze tej końcówki okresu boomu naftowego na sfinansowanie rozwoju. Ale nie jest to tylko program gospodarczy, jest to program, który obejmuje wszystkie dziedziny życia Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska praktycznie rzecz biorąc od dekad nie realizowała reform. Z jednej strony nie było zapotrzebowania wewnętrznego i pod hasłem stabilizacji właściwie petryfikowane były struktury istniejące, a z drugiej strony, no, ten największy sojusznik Arabii Saudyjskiej, Stany Zjednoczone, no nigdy nie naciskały, żeby te reformy były przeprowadzane, a nawet bardzo często gdy w ramach Rodziny Królewskiej powstawała grupa zainteresowana reformami, a takie grupy już powstawały w latach 50. postulujące i wprowadzenie systemu parlamentarnego, równouprawnienie kobiet. No to radykalne wiele, propozycje. Tak, to były radykalne propozycje, które Mogły zrewolucjonizować rozwój Arabii Saudyjskiej, natomiast one, zarówno w rodzinie królewskiej, nie znalazły poklasku, jak i również ze strony sojuszników, którzy byli zainteresowani po prostu utrzymaniem pewnego status quo i pewną również grą interesów, w której Arabia Saudyjska odegrała ogromną rolę, a myślę tu przede wszystkim o przyspieszeniu upadku Związku Radzieckiego poprzez współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w Afganistanie Przeciwko inwazji rosyjskiej, jak i ogre cenami ropy naftowej, poczynając od 1985 roku, kiedy to Saudyjczycy, odchodząc od limitów produkcyjnych OPEC na ropę naftową, doprowadzili do pozbawienia Związku Radzieckiego 50% wpływów dewizowych, i ta polityka była utrzymywana do rozpadu Związku Radzieckiego. Także Arabia Saudyjska ma. Również ogromny udział w doprowadzeniu no, do takiego rozstrzygnięcia zimnej wojny, jakie faktycznie nastąpiło, i w jakimś stopniu również do przyspieszenia procesu tych zmian geopolitycznych w Europie, których beneficjentem jest Polska i nasza część świata. Natomiast wewnątrz no, te zmiany nie tylko nie zachodziły, ale one były w tych wielu przypadkach utrzymywane. Jednocześnie świadomość konieczności zmian, ona się zbiegła z bardzo ważnym procesem, który też często jest niedoceniany, a mianowicie koniecznością ze względów biologicznych odejścia od dotychczasowego systemu przekazywania władzy w Arabii Saudyjskiej. Przypomnę, że on polegał na tym, że od powiedzmy sobie 1932 roku, kiedy formalnie Arabia Saudyjska w obecnym kształcie została utworzona, Założyciel królestwa tego współczesnego, bo Arabia Saudyjska ma historię znacznie, państwowości znacznie dłuższą, przed śmiercią stworzył system przekazywania kolejnej władzy z jednego swojego syna na drugiego. I ten system do dzisiaj działa, ponieważ obecny król Salman bin Abdulaziz jest jednym z synów króla założyciela, no i wszystko wskazuje na to, że ostatnim, choć nie jedynym żyjącym. Tutaj biologia, jak mówiłem, zrobiła swoje. I każda zmiana systemu władzy po wielu latach pewnej praktyki, która funkcjonowała, no, grozi perturbacjami wewnętrznymi, grozi sporami, grozi rywalizacją o ten tron. W przypadku Arabii Saudyjskiej Król Salman no, doprowadził do tego, że jeden z jego synów, właśnie książę Muhammad, został następcą tronu, z pominięciem dotychczasowej praktyki. No i trochę rozpychając się łokciami, umocnił swoją pozycję do tego stopnia, że ona jest praktycznie niekwestionowana, zarówno w kraju, jak i w szerszym wymiarze, mimo różnych problemów. Natomiast w moim przekonaniu po właśnie tych dekadach zastoju tego państwa rentierskiego, przyjście księcia Mohameda bin Salmana stanowi element zwrotny. Wkrótce będzie w centrum stosunków międzynarodowych moja analiza na temat Arabii Saudyjskiej, również z wykorzystaniem. Doświadczeń zdobytych w czasie ostatniego pobytu studyjnego i rozmów z tamtejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi, gdzie mówię właśnie w tytule o przejściu Arabii Saudyjskiej z państwa rentierskiego do tygrysa regionalnego, który rozpycha się łokciami nie tylko. W przypadku księcia Muhammada Saeben bin Salmana w środku państwa, ale również i regionalnie i dba o to, żeby interesy saudyjskie w układzie globalnym, w układzie zmieniającego się świata, już w tej chwili wielobiegunowego, były realizowane. I oczywiście takie zmiany gruntowne, jakie w tej chwili przechodzą w Arabii Saudyjskiej, które jednak nie dotykają sfery politycznej, tutaj trzeba też bardzo wyraźnie dużo to dużo to, są, to są społeczne, ale również to są zmiany w samym systemie religijnym, bardzo istotne i zawsze potencjalnie groźne. No jest on osobą zapewne kontrowersyjną, ale jednocześnie taką, która jest w stanie siłą i wizją jaką zaprezentował, doprowadzić do przeprowadzenia w miarę suchą stopą Arabii Saudyjskiej przez ten bardzo trudny okres właśnie transformacji, który z jednej strony dla młodego pokolenia, Arabia Saudyjska jest krajem młodych, młodych ludzi przede wszystkim, jest czymś, co warto poprzeć, no, ale również niewątpliwie wśród wielu Saudyjczyków budzi wątpliwości, czy ten program, również właśnie mówimy o linii, która jest jednym tylko z bardzo wielu takich gigaprojektów, które zostały zaproponowane i które są realizowane. Jeśli chodzi o linię, czyli NEOM. I to znowu może też mało kto w Polsce i nie tylko w Polsce wie, co to jest za słowo. Neo to wszyscy wiemy, że jest coś nowego z Greki czy łaciny. Natomiast M to jest pierwsze słowo od arabskiego słowa mustakbal, czyli przyszłość. Czyli tutaj w samym słowie jest też zawarta pewna wizja nowej przyszłości, czyli wydzielenia pewnego obszaru Arabii Saudyjskiej, gdzie na przykład już od ubiegłego roku ma nie obowiązywać prohibicja. O, to to też dużo, będzie zmiana. rewolucja i to będzie też pod kątem szerszych zmian i otwarcia turystycznego. To ma być również coś, co poprowadzi całą Arabię Saudyjską w nową zupełnie erę technologiczną, bo tam praktycznie nie ma być samochodów. Tam ma zarządzać wszystkim sztuczna inteligencja. No z jednej strony jest to być może projekt o jakichś cechach utopijnych, ale z drugiej strony jest on realizowany. Moje podejście jako emerytowanego dyplomaty, ale myślącego przede wszystkim w kategoriach interesów własnego państwa, to jest takie, że może powinniśmy się zastanawiać i myśleć, czy Saudyjczykom się to uda, Natomiast musimy obserwować, że Saudijczycy, niezależnie od tego, jak to się zakończy, wkładają w przedsięwzięcie 500 miliardów dolarów na początek, i te 500 miliardów dolarów w dużej części trafi na konta firm zagranicznych, które będą te projekty realizować. I to już trafia. W związku z tym my mamy też bardzo często, nawet w biznesie, jeśli chodzi o tamten region, zaściankowy system myślenia, który powinniśmy złamać i myśleć w tych kategoriach, że ktoś chce wydać gdzieś tam na świecie 500 miliardów dolarów, że jest to kraj przyjazny nam, z który mamy no, relacje sięgające 200 lat, bo hrabia Rzewuski, Całkiem niezłą robotę tam wykonał, jadąc spokojnie, ale jednocześnie zostawiając dorobek, który jest do dzisiaj wykorzystywany. że jest to kraj, który na samym swoim początku Druga Rzeczpospolita widziała jako partnera. Między innymi wysyłając w końcu lat 20. jeszcze delegacje do Arabii Saudyjskiej i przyjmując w Warszawie z największymi honorami w 1932 roku następcę tronu i późniejszego króla Faisala. No i jest to kraj, który nawet w okresie no, głębokiego komunizmu, kiedy nie mieliśmy stosunków dyplomatycznych, starał się wykonywać w stosunku do Polski pewne gesty. Co więcej, no w tej chwili jest gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego. W ubiegłym roku zostawiliśmy na koncie Saudi Aramco 7,5 miliarda dolarów, kupując 50% potrzebnej nam ropy, konsumowanej w Polsce. Podobna sytuacja jest zresztą w przypadku sąsiedniego Kataru i importu gazu. Mamy ogromny deficyt, ponieważ nasz eksport nie przekracza miliarda dolarów. W związku z tym mamy o czym myśleć, żeby zachować dobre relacje z Arabią Saudyjską. Rozszerzać te relacje, korzystając z dobrego klimatu politycznego, a tutaj Saudyjczycy kilka tygodni temu podjęli decyzję na szczeblu władcy i następcy tronu o ustanowieniu komisji koordynacyjnej. Najwyższego instytucjonalnego rozwiązania regulującego współpracę z najważniejszymi partnerami. No i starają się rzeczywiście również zrozumieć nasze uwarunkowania i ułatwić funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw na ich rynku, w tym również właśnie na obszarze NEOMU. O którym jeszcze powiem kilka słów, jako o programie cywilizacyjnym który ma pociągnąć za sobą modernizację całej Arabii Saudyjskiej i wprowadzenie całego kraju w perspektywie w nową erę, już po-naftową. Co więcej, ten projekt ma również wymiar regionalny. Południowa granica strefy wyznaczonej dla NEOM to jest zaledwie 40-50 km, km od granicy z Jordanią. Jeżeli do tego dodamy jeszcze kilkanaście kilometrów, to będziemy mieli granicę z Izraelem. Jeżeli popatrzymy na zachodnią stronę Morza Czerwonego, no to mamy Sepsyna i mamy Egipt. To jest coś, co ma zmienić w perspektywie również stosunki regionalne i do czego będzie dołączony również Izrael. I tutaj Saudyjczycy nie mają co do tego wątpliwości, a ja również podczas ostatnich swoich rozmów w Riyadzie, no, wielokrotnie wracałem do tematu normalizacji saudyjsko-izraelskiej i muszę powiedzieć, że po pierwsze, Rozmówcy już nie mają żadnych skrupułów co do tego, że to jest potrzebne, są przekonani, mimo że to jest gazy. tylko kwestia czasu, mimo kwestii gazy, że trzeba to robić, ale trzeba też spełnić podstawowy warunek no, coś zrobić, jeżeli chodzi o sprawy palestyńskie. Nie tylko dlatego, że tutaj jakaś szczególna sympatia czy solidarność występuje, ale 96% ludności saudyjskiej jednoznacznie nie opowiada się za palestyńczykami w tym konflikcie. Nawet autorytarna władza, jaka istnieje w krajach Półwyspu Arabskiego i nie tylko, no, nie może się nie liczyć nastrojami tego, co nazywamy u nas opinią publiczną, która się przenosi na różne sfery życia. I to jest coś, co trzeba jednoznacznie powiedzieć, ponieważ Saudyjczycy współpracują z Izraelem od dawna. Przede wszystkim jest to współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Pegasus był tam dostarczony z podziękowaniem znacznie wcześniej niż zaistniał w Polsce. Te elementy współpracy istniały od bardzo dawna i kontakty, tylko one nie były eksponowane, a bardzo często były tajne, po prostu nie podawane do opinii publicznej. No, Bo Arabia Saudyjska jest nastawiona, no, może nie do końca, ostatnio pewna normalizacja nastąpiła, ale jednak nie do końca przychylnie, jeżeli chodzi o Iran, a z kolei Iran jest arcywrogiem dla Izraela, więc tutaj te interesy są oczywiste. Te interesy są oczywiste i one również się wkomponowują w sytuację globalną. Stany Zjednoczone przestały być zależne od saudyjskiej ropy, bo mają własną i rozgrywają własną politykę naftową. Głównym odbiorcą saudyjskiej ropy są Chiny i to również zmienia opcje polityczne w Riyadzie. Riyad, który był przez całe dziesięciolecia, w dużym stopniu pozostaje lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, w tej chwili w tym nowym, zmieniającym się świecie chce w większym stopniu generować własne swoje interesy. Zachowując parasol bezpieczeństwa amerykańskiej, no a tutaj się toczą rozmowy bliskie, zakończeniu na temat nowego paktu bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, ale z drugiej strony, no, nie tak jak w przypadku Afganistanu, czy w sprawach jeszcze okresu zimnej wojny, chcą swoje własne interesy Traktować autonomicznie, niezależnie od tego, czy one w 100% pokrywają się z interesami tego największego sojusznika, czy nie, czyli również rozwijać współpracę przede wszystkim gospodarczą z takimi partnerami jak Chiny, Indie, Rosja, Południowa Afryka czy Brazylia. No i tutaj nie bez Kozery mówimy o również członkostwie BRICS. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że przesunięcie priorytetów amerykańskich na Ocean Indyjski oznacza zwrócenie mniejszej uwagi przez Stany Zjednoczone na bezpieczeństwo Bliskowschodnie, co oznacza, a tych problemów na Bliskim Wschodzie jest co nie miara, że kraje sojusznicze i bliskie Stanom Zjednoczonym Zachodowi w regionie będą musiały wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo jest bardzo trudne do pomyślenia bez włączenia do systemu również Izraela. Ale, żeby to było możliwe, no to po prostu nie można zostawić min, które w pewnym momencie nawet w przypadku najlepszych intencji uczestników przedsięwzięcia, wysadzą cały projekt w powietrze. I niewątpliwie tutaj dla Arabii Saudyjskiej Iran pozostaje tym największym rywalem, wyzwaniem, mimo że dzięki mediacji w dużym stopniu chińskiej doszło do daleko posuniętej normalizacji. Historyczne spotkanie historyczne porozumienie. Tak, ta, historyczne chociaż nie pierwszy raz w stosunkach saudyjsko-irańskich. Tutaj te okresy zbliżenia takiego, one miały miejsce i wcześniej, natomiast Saudyjczycy mają powody, żeby wątpić w tej chwili w skuteczność 100% amerykańskiej gwarancji. Zdają sobie sprawę, że polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie, no, która poniosła ogromne fiasko. Po prostu Amerykanom nic się nie udało na Bliskim Wschodzie, tak na dobrą sprawę, stracąc jednocześnie możliwości występowania jako kraj rozwiązujący problemy, czy to siłą, czy środkami politycznymi, zostawiły potężny chaos i otworzyły Stany Zjednoczone de facto furtki. Dla Iranu do zdobycia nieprawdopodobnych i sięgających być może w odniesieniach historycznych czasów Imperium Perskiego wpływu w regionie. Praktycznie cały Irak poza Kurdystanem jest uzależniony od Iranu. W dużym stopniu dotyczy to Syrii i po części Libanu, i w jakim stopniu również Jemenu. To mówimy o krajach, które są wokół Arabii Saudyjskiej i wokół jej sojuszników na Półwyspie Arabskim, co zmusza. Rzeczywiście do poważnych obaw i do myślenia właśnie o tym, jak w dłuższym okresie czasowym zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Arabia Saudyjska poszukuje również nowych sojuszników i bardzo często uważa się, że jest ukierunkowana na Rosję, no ale nie jest ukierunkowana na Rosję, co nie znaczy, że nie ma wspólnych interesów z Rosją, przede wszystkim naftowych i energetycznych, bo Saudyjczykom w tym okresie bardzo Zależy w szczególności, żeby równowaga na globalnym rynku energetycznym została utrzymana. No Chiny stały się naturalnym partnerem Arabii Saudyjskiej i to jest nie tylko zakup ropy, ale również wzajemne inwestycje, które umacniają jak gdyby wiarygodność tej współpracy, i tutaj niewiele się zmieni. Saudyjczykom potrzebne jest uspokojenie regionalne i bardzo wiele zrobili w ostatnich latach, żeby do tego doprowadzić. Wygaszony został konflikt z Katarem. Wygaszone zostały animozje z Turcją. Saudyjczycy doprowadzili w ubiegłym roku do powrotu Syrii prezydenta Asada do Ligi Arabskiej. Są zaangażowani w wielu miejscach w Afryce, również w Sudanie i Libii. No, Jemen pozostaje problemem cały czas. Jemen, Jemen pozostaje problemem. Tutaj Saudyjczycy się przeliczyli i to była. Zimny prysznic również dla księcia Mohameda bin Salmana, bo wdał się w wojnę, o której było wiadomo od samego początku i ja o tym wielokrotnie pisałem i mówiłem w kontaktach również z Saudyjczykami, nie do wygrania. Zresztą Jemen jest bardzo specyficzny pod tym względem, bo ani Rzymianom nie udało się go podporządkować, ani w późniejszym okresie Persom, Turkom, prawda, i kto tam jeszcze tym Jemenem się interesował, a współcześnie również chociażby przecież tam był potężny korpus ekspedycyjny w latach 60. egipski, który też musiał z niesmakiem po 67. roku się wycofywać. Czyli tutaj musimy po prostu zwracać uwagę na te nowe elementy, które na Bliskim Wschodzie powstają, zwracać uwagę na nasze polskie interesy, no bo gdyby się załamał import ropy i gazu z Bliskiego Wschodu, to chyba z niesmakiem musielibyśmy wracać do Moskwy z prośbą, żeby z powrotem Putin odkręcił gazowy i naftowy kurek w stosunku do Polski, bo nie mamy alternatywy. A Norwegia, zawsze... Stany Zjednoczone? Hmm. To nie wystarczy, żeby 50% polskich interesów tutaj w tym przypadku zaspokoić. A poza tym, no, mówimy również o krajach, zwłaszcza Stanach Zjednoczonych, które prowadzą własną i bardzo bezkompromisową politykę energetyczną, również cenową. I jak dotąd nie słyszałem o rabatach dla sojuszników, a czasami po prostu te ceny są takie wymagające brania pod lupę. W Polsce niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że nie cały świat jest demokratyczny i liberalny, że są potężne połacie, z którymi musimy jakoś sobie ustanowić modus operandi i nie bardzo mamy tutaj inne wyjście, jeżeli chcemy po prostu chronić również własne interesy. I Arabia Saudyjska jest niewątpliwie dobrym przykładem. Zresztą w ostatnim okresie wiele polskich przedsiębiorstw, no nawet bez zachęt rządowych, znalazło tam bardzo ciekawe kontrakty. Mówię tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach z obszaru IT które, no świetnie sobie niektóre radzą na terenie Arabii Saudyjskiej, ale wszystko to jest jedynie fragment możliwości, które możemy wykorzystywać. Tym bardziej, że bardzo często też nie bierzemy pod uwagę, Zauważając zmiany, jakie politycy zachodzą dotyczące na przykład Chin, czy relacji z Rosją, czy podejścia do wojny w Ukrainie, która zresztą no, w tej chwili w coraz większym stopniu, też zdajemy sobie sprawę, w Europie jest zmartwieniem, powinna być zmartwieniem wspólnym. Ale jeżeli ma być zmartwieniem wspólnym, to też problemy blisko-wschodnie powinny być większym zmartwieniem Unii Europejskiej, która no, odeszła jak gdyby od takiej prostej polityki eksportowania wartości, a importowania chaosu ze swojego otoczenia. Chaosu bardzo często, do którego sama się przyczyniała. Po piasku potężnym związanym z wydatkowaniem przez Unię Europejską na tak zwaną demokrację w krajach arabskich miliardami. 감히 에로 Co zakończyło się wiosną arabską w 2011 roku i latach następnych, która doprowadziła do rozregulowania całych wielkich obszarów Bliskiego Wschodu, z konsekwencjami, których jeszcze do końca Unia Europejska sobie nie wyobraża, a które po rosyjskiej agresji na Ukrainę stawiają w ogóle bezpieczeństwo europejskie i przyszłość Unii Europejskiej w całkiem nowym świetle, budując dziesiątki, Nowych zagrożeń. Zaczęliśmy od pielgrzymki do Mekki, a skończyliśmy na geopolityce, panie Maserz. <laughs> no, myślę, że tego nie da się rozdzielić całkowicie, ponieważ tak jak wspomniałem w czasie naszej rozmowy, niewielu Polaków jest takich, którzy będą mogli uświadomić sobie, że datę nowej Polski po 1989 roku również należy wiązać z polityką takich krajów jak Arabia Saudyjska. Mimo, że tak daleko teoretycznie. Mimo, że tak daleko po prostu. No świat, nawet jeżeli globalizacja przechodzi bardzo trudny okres w tej chwili, no to jednak te elementy zależności są bardzo silne, a poza tym, no cóż, ludzkość może brzmi jako wielkie słowo, ale trzeba go użyć, jeżeli mamy do czynienia z problemami o charakterze globalnym, chociażby takimi jak zmiany klimatyczne, jak pandemie, jak różnego rodzaju wyzwania rozwojowe, z którymi mamy do czynienia, czy chociażby przejście w tej chwili od pewnej ery, która dotychczas funkcjonowała i która zaczęła się gdzieś tam w XV wieku, czyli dominacji tego, co nazywamy dzisiaj zachodnią cywilizacją nad Całym światem dominacji, która w tej chwili się kończy. Bo świat po prostu poszedł w inny kierunku. Cywilizacja zachodnia wykorzystała te kilka wieków do zbogacenia się, do stanięcia na nogi, ale jednocześnie w tej chwili wielkie obszary świata uświadamiają sobie, że ten dobrobyt europejski, amerykański, no to w dużym stopniu jest zawdzięczany eksploatacji. My mówimy o 1300 pielgrzymów, którzy zginęli ale jakże rzadko w Polsce mówimy o konfliktach, o również doświadczeniach kolonialnych naszych europejskich sąsiadów, które doprowadziły, no, chociażby tylko w Kongu Belgijskim, do ponad miliona ludzi, którzy zostali zabici. Podobne sytuacje, gdzie rozliczenia w tej chwili coraz częściej następują, to jest Namibia, chociażby z Niemcami. Pierwsze wielkie ludobójstwo na świecie, z którego też nikt nie wyciągnął wniosku. Ale niektórzy zaczynają przepraszać. Są taką forpocztą, bym powiedział, jeżeli chodzi o postkolonialny porządek, prawda? One no się zaczynają trochę przełamywać to milczenie, tak, to, 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 jest, to jest tutaj nowa sytuacja powstaje, że to milczenie jest przełamywane, a jednocześnie no, następują też jak gdyby pewne e, refleksje, że zaczyna się oddawać zrabowane dzieła sztuki, które są elementem narodowego dziedzictwa poszczególnych krajów. No, zaczynamy coraz częściej wracać, prawda, uświadamiać sobie jak wysoka cywilizacja w Ameryce Łacińskiej Południowej została zniszczona przez okres konkwisty, czyli odkrywania świata, który dla tamtych ludów był odkryty. I oczywiście patrzymy przede wszystkim na własne interesy. Natomiast zarówno dyplomacja, jak i stosunki międzynarodowe, no generalnie rzecz biorąc, żeby dobrze funkcjonowały, powinny być oparte na wzajemnych interesach, na wzajemnym zrozumieniu, no i pewnej wspólnocie, jeżeli chodzi o myślenie o przyszłości. Bardzo dziękuję. Razem z nami był politolog, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, był ambasador Rzeczpospolitej w Iraku oraz w Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Dziękuję bardzo. لازم ترحل بتسور في بحري في بحري بإيدي حامل مكتوب عسى يقرب لقلوب في بحري في بحري To był 212 odcinek Brzmienia Świata. Ten podcast istnieje dzięki hojności słuchaczek i słuchaczy. Jeśli uważasz, że moja praca powinna być kontynuowana, odwiedź profil Brzmienia Świata na patronite.pl i dołącz do zbiórki. Dziękuję za każdą wpłatę. Dzięki Wam w każdą sobotę mają premierę nowe odcinki z historiami i rozmowami, których warto wysłuchać. Dziękuję też patronowi Światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.